Halo, cześć tu Orzeł, a to pierwszy odcinek z gry Hello Neighbor. I dzisiaj nie wiem co będę robił, bo nie wiem o co chodzi w tej grze jeszcze. Widzę, że tam jest jakiś domek. Ojejku, jeszcze. Tam jest jakiś domek. I tak, na ogół gra polega na tym, że mamy coś tam do jakiejś piwnicy wejść, o tamtego czegoś tam. Daleko. Ale co dokładnie to nie wiem. To jest mój pierwszy kontakt z tą grą. Oglądałem parę gameplayów, ale nie z tej pre-alfy. Bynajmniej sobie nie przypominam, bym oglądał. Tak czy jak jest tak, jak zapowiadałem w odcinku moim pilotażowym, że będziemy grali w te wszystkie części po kolei. Na ogół to nie wiem, kurczę, od czego zacząć. Po prostu wejdę do tego domu i sprawdzę, co tu jest. O, ład, moje oczy. Ta gra trzyma taki mroczny klimat. Co to jest, to cholery? Kamerka czy coś? Wszystkie drzwi tu są pozamykane. Jezus Maria! Ale się zesrałem. Oh my god. O, jest przynajmniej dzień. Ładny dzień. Piękny mamy dziś dzień. Ptaszki śpiewają. No. Szkoda, że żadnych NPC-ów nie ma. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Może obejdę ten dom. O. Dookoła. The fuck. Dookoła, by sprawdzić, co tu się kryje. Mogę wejść? Jak coś, Michał, Chyba mogę poprzez... O mój Boże. Mogę tylko zajrzeć przez to okno. A to ciekawa mechanika. Dobra. Jezus Maria. Coś po tej szafie? Nic. Okej. Okay. O, tu jest tylnie wejście. Mogę tędy wejść. Super. Zamknięte. Wszystko w tym pieprzonym domu. Co tu jest ciekawego? Mamy samochód, mamy genialny efekt słońca. Zajrzyjmy przez to okno. O, ten cfel ogląda je. Telewizję. O! Mam otwarte drzwi. Tak radnę się, póki ten typ o mnie nie widzi. Co my tu mamy? What the fuck? Co to jest? Wygląda jak ten. Jak z TV gry. Nieważne. O, tutaj jest coś zastawione. W którym się podnosi przedmioty. F. Kot. Nibor idzie. Nibor. Czemu ja niego Nibor powiedziałem jakoś? Wiele łatwiej mi się mówi Nibor niż Neighbor w sumie. Mogę mówić Nibor. Mogę się tu ukryć? Chyba mogę. Co się dzieje? Kurwa, coś mi do oka wpadło. Może takaś ładna widzka. Dobra. Jezus Maria, ta gra czasami ma niezłe przycinki. Dobra. Jest toaletka i nic więcej. To jest tutaj. Aha, tu jest ten piecyk. Gdzie byliśmy? Okej, okay. I tu jest młotek. Młotek się podnosi F. Kurna, moje oko. Jasny gwint. Tam przeszedł za oknem. Kurna. Dobra, i pytanie, co z tym młotkiem, młoteczkiem mogę zrobić? Czy mogę coś tu wymajstrować? O, usunąłem deskę. Okej, okay, teraz muszę pewnie znaleźć jakiś kluczyk. Nibor tu idzie. Przestań na niego mówić Nibor, to jest Neighbor. Neighbor, jak to się czyta?
Nie wiem. Dobra. Cisza na morzu. Fuk. Dobra, muszę znaleźć klucz. Czemu tak laguje? Co się stało? What the fuck? Czemu on rozbił szybę? Czemu ta gra tak laguje w takich momentach? Nie wolno, gro. Ała. A. To by wyjaśniało, czemu ta gra tak laguje. Jeszcze raz, wezmę se radio. Ale tu jest ciemnota. I to tak było? Czego ten dom jest taki pusty? Idź mi z tym radiem. A, bo ten basement jest otwarty. To jest jakby takie... intro. O, ja każdym razem się tu zesram. On się tak jakby pojawia. Aha. That makes sense. Więc bierzemy teraz moje radio. No i teraz się w zasadzie zaczyna aktualna gra, tak? Okej. Czaję. Czaję się bardzo. Stwierdziłem, że ta gra jest zbyt wymagająca i zmieniłem detale. Dobra, to trzeba zrobić na prawdziwego Janusza. Pierdalamy się. Prawda, to się udało? What? Weź to. F. Dobra. Stawię sobie ten młotek do domu. Żebym jak zginął, to w jakimś sensownym miejscu go miał. I rozejrzę się tutaj dalej. Bo i tak tego teraz nie otworzę raczej. Jak otworzyć drzwi garażowe? Jak się tam w ogóle dostać? Pytanie, czy da się. Jest dzwonek. To raczej nie otworzy drzwi garażowych. A, drzwi garażowe są z tej strony otwarte. Okej. Okay. To jest kosz. To jest, co to jest? Ała. Jakiś gówna. Co to robi? Halo? To chyba jeszcze nie działa. To jest w ogóle latarka. Ona działa. Latarko, czy ty działasz? F. Działa. O. Może mi się przydać, gdy będę przeczesywał czy czereny. Okej, okay, pułapka na niedźwiedzie. No spoko. Pułapka na niedźwiedzie to jest coś, czego próbuję. Co te ptaki odwalają? Dobra. Kartony. No kartony się chyba nie przydadzą. Kurwa mać. Idź stąd. No, nieźle. To się nie może udać, nie ma bata. Zostawij mi te drzwi tak. Ej. Jezus Maria, jak się odwrócił? What the fuck? Ale się zejstrałem. Dobra, wróćmy do tego pokoju. Tą zajebistą pułapką na niedźwiedzie. Jakaś patelnia. Coś tu jeszcze było? Nie. O, kur... Wiecie co mówi? Lamadulamy! Spierdalamy, kurna, się nie udało. Ta pułapka położona centralnie na schodach. Jak być chujem? Poradnik dla początkujących. Dobra.
Ale oprócz tego muszę znaleźć jeszcze klucz. O, sąsiad, siema. Cześć, sąsiad. Dobra. Ja mam nad tym przeskoczyć. Dobra. Zakradnę się tutaj. Tego da się użyć, przydałoby się dać. Da się, tylko nie ma dźwięku. Aha. To wiele wyjaśnia. Dobra, czyli tu nic nie ma. Tu jest sąsiad. Ten złapany na gorącym uczynku. Jasny wind. Codzienność. Zapierdalanie do sąsiada, żeby mu zadzwonić. A zamknął garaż? Zamknął. Ding dong, skurwysynie. Pizza. Prank, bro. Hihi. Ła, sąsiad at my door. I rzuca mnie pomidorami. Gościu. Pasz limi stąd. Co to jest w ogóle? What the fuck? Ziomek, halo. Siema, sąsiad. Sąsiad? Sąsiad. Czy ja też mogę mu za... Oh, dobra. Wygrałem chyba. Czy to jest wytrych, którym otworzę tę kłódkę? Nie. Chyba, że mam to zrobić dopiero później. To by też wiele wyjaśniało. Dobra, weźmy sobie ten karton. Aha, to jest rozbite okno. Jak mam przez to przejść? Jezus Maria! Się zesrałem. Ta gra boli. Chodzi tam za oknem, widzę go. Gdzie wytrych? Nie idzie mi w tą grę. Well. Znowu z tymi pomidorami, że szjapier. Te, Nibor, spasłeś się ostatnio. Co to robi pułapka na niedźwiedzie? Wlazł mi frajer do domu. Co się dzieje? Co za muzyka jest? To jest zamknięte. What the fuck? Co? Ibor ciebie pojebało. Gdzie mi z tym łapem? What the fuck? O, wszystko działa. Ja pierdolę. Młotek jest? Młotek mi zapierdol! No ty cipo! Cipo z asfaltu, no. Ja ci dam. Chodź tu. Chodź. Czemu masz karton w dupie? Okej, okay, nie mam pytań absolutnie do tej gry. Idę po młotek, znowu. Aha. Nie ma ani młotka, ani wytrycha. No nieźle. Tego pokoju nie było chyba. Okej, okay, mogę pod to wejść? Mogę. Koniec E. No świetnie. Ale podoba mi się w trakcie gry pokoje się zmieniają. Tam jest Nibor. O cholera. Każdym jego krokiem tekstury w tej grze się pierdolą. Dobra, wyjdę tutaj. Może mnie nie zauważy. Jezus, jego cienkie nóżki tutaj wpiły. Eje. Iście. Ta kamera jest zwrócona w ścianę, kurde. To ma naprawdę dużo sensu. To jest pokój, do którego nie idzie się dostać inaczej niż tylko w nasz najbardziej konwencjonalny sposób. Ten pokój jest do góry nogami. Mogę tu wejść? Je zamknąć? Bo on to chyba zaraz przyjdzie. Chyba tu jest. Jezus Maria, co się dzieje? The fuck? Czy
Czemu fotel na mnie spadł? Nibor da fuk? Dobra. Jest problem, bo wszystkie narzędzia z mapy zniknęły. I nie mam jak tam wleźć do tego jego domku. Houston. Mamy zajebiście duży problem. Ale dobra, nie patrzymy jeszcze innej lokacji. Więc ją pójdę szybko zobaczyć. Mamy tutaj kartony. Czy one coś tutaj... O nie, Nibor. Jest ta muzyczka. No chodź. Call me your papa, o kurwa. Albo nie. No i co? No tak, on jest zasranym cheaterem. You dirty hacker. O, zajebiście. Właśnie tego potrzebowałem. Plus jest taki, że za każdym razem, gdy wydupcy mi grę, to ta się resetuje. Mogę mu się wpieprzyć na chatę o itemy, by otworzyć déjà vu. Dobra. To jest moim celem. Otworzyć te zamknięte drzwi. Gdzie jest młotek? Mam młotek, dobra. Nawet go nie widziałem. Ja to lepiej odłożę znowu do domu, tylko tym razem głębiej. Nie możemy dać się mu złapać w tym domu, bo wtedy jest gorycz i kaszanka. No. Dobra, mam pomysł. Rozbiję jakieś okno gdzieś w dupie totalnej. Wiesz co? On tam pójdzie. Ja... O właśnie. A ja będę mógł... sobie... Neighbor at my house, no nie. Znowu się zaczyna. Oła. Dostałem pułapką na niedźwiedzia, jak jebłem w mikrofon. To chyba jakiś mój widz. Zrobiłem mały ear rape. No wziął i się kuźwa uczepił, no. Co on robi? Jebiście. Once again we pass through this hell. Yay. Dobra, weź mnie w swe ramiona, Dobra, itemy mi zostały, świetnie. Dać mi jakąś piłkę, cokolwiek. O, odbudował sobie okno, zajebiście. A tylko po to, że mógł je zbić. Dobra, weźmy obydwa te... itemy, powiedziałem obydwa. I tak, pierwsze co? Młotek. Zajebista pułapka sam wsiadł. Kurwa mać! Nie fajnie! Ach. Come on. Gdzie jest wytrych? Halo, wytrych? Kurwa, gdzie jest wytrych? Tu jest wytrych. Okej. Dobra. Czy ja opuszczam młotek razem z... Co? Okej. No tak, bo prawym odstawiam item. Na jego miejsce. No idź. Zajebiście. Teraz muszę się pośpieszyć. O Jezus Maria! To zajmuje czas! Kuchnia! Czas! O nie, to trzeba stać przy tym.
Czajse, bite, sznycel. Nafen, lafen. Otwieraj ty, skurwiwiju. Ty ciot to! Ościu. Tu jest kluczyk. Czyli mamy i klucz, i wytrych tam. Jezu, jemu to się nigdy nie znudzi. Co? Co? Że what? What the fuck w ogóle, co to było? Dobra, sąsiadce tam poszedł. Ja się teraz mu kulturalnie wpierdzielę przez okno. Rąbę to coś. Dobra, otworzyłem, chuj ci w dupę! Dobra. Teraz został mi kot. Co tam jest? On się znowu sobie gdzieś idzie. Kościu! Weź mi złap. Gdzie ty jesteś w ogóle? Rzucił mnie pułapką na niedźwiedzie. Co za kurna typ. Typ ludzi, którzy nigdy nie przestają próbować. Bo co tam jest? Dobra. Jebut. Co? Jebut. Come on. Muszę chyba jakiś... Może mi też okno rozbijesz, co? Wypierdalaj! Przez drzwi mnie rzuca pułapkami. Come on! Co to ma być? Co kurwa? Dobra. Nie mam pytań. Muszę tam teraz tir parkować. Nagrywam. Dobra. Użyjemy kartonów. Chujowo działają te kartony. Stało się. Mogę nawet tu wejść. O. Mhm. Dobra, zostawmy sobie drzwi. Będziemy. Dobra. Nic nie mówi. Że F czek. Dobra, nie wiem. Tak jak tutaj za dużo. Ja pierdolę. Jezus, znowu ten creep. Jest za oto niebo. Kim ty jesteś? Czemu ty jesteś taki brzydki? No co? Fluffy fry, poa gili gili. O nie, przemsaj, przemsaj, babluczek. Zjebany totalnie. Boże święty. Dobra, co my tutaj? On sobie rozjebał okno. O kurwa. Dobra, udało się. Co dalej? Aha, to dalej.
Co by tu teraz zrobić? Weźmy kartona i rozbijmy. Kurna no. Wredna szafa. Pójdę dookoła. Rozbijmy jakieś okno, chyba że... pomarzyć można. Trzeba znać kod. Jaki jest kod do tego gówna? Coś tu mamy, co mi podpowie? Jakaś prosta kombinacja. W stylu 1, 2, 3, 4 albo... albo... Zazwyczaj kody. Może to okno? Nie. Zazwyczaj kody. Jakieś takie proste muszą być. Na bank. Dobra, strzelę, że jeden... Nie no, to nie może być 1, 2, 3, 4. To może być... Jakiś taki... Czekajcie, jak są pady dziewięcionumeryczne. Tak, będę strzelał kody, nie chcę mi się go szukać. 9 numerów, może 1, 2, 3, 4... 4, 7, 8, 5... 5, 8, 9... Dobra, da się popróbować 9, 6. Pomyślimy, popróbujemy parę kodów, żeby ten pomysł się stąd odizolował. Byłoby zaje fajnie. Gdyby nie naprawiał tych okien, też byłoby super. Byłoby więcej czasu. Dobra, pierwszy kod. 4, 7, 8... 9, 6, może spróbujmy. 7, 4, 5, 8. 8, 9, 6, 5. Może 1, 2, 5, 4. 7, 4, 5, 8. To się nigdy nie uda. Jezus Maria. Nie ma mowy, że to się uda. Ale nie chcę mi się tego szukać, naprawdę. Prędzej czy później ustrzelę ten kod. Zobaczycie. Jestem w tym dobry. No. Pierdolę to, no. Ziomek. Co jest to, kurwa, Caritas? Wypierdalaj, no. Dobra, może spieprzę tędy. Wejdę do jego domu po prostu. No, ty dziabongu jeden. Come at my doors, motherfucker. Come here, come here. Come close. No i do domu wszedł, aż come on, aż tak to nie wiedziałem, że on może wejść. Myślałem, że może tylko do drzwi, a to jeszcze może głębiej wejść. Dobra. Robię to tradycyjnie. Nic za prank, bro. Tam się tak świeci. Kurde. Intrygujące. Ale znając, że to jest prealfa, to pewnie nic tam się nie świeci. Totalnie oleje mój dzwonek do drzwi. Ty spermiarzu. Wybije okno. O kuta fong. Jasna cipa lil pipa, gdzie ja zabłądziłem znowu? Dobra, chodź tu. Chodź tu. Foniksie. Meja Sofia. Co to? Na mnie drzwi otwiera, to jest jedyny plus tego jego karkołomne. Fuck. Tomsiot, jak ty działasz? Aj ty działasz. Dobra, nie próbowałem jeszcze. 4, 4, 7, 8, 5. Pff, udało się. Dobra. A w piwnicy? Nie ma kurwa nic. Przebojowe warzywa Bondiwell.
ustrzeliłem jakimś cudem kot. I tam nie było nic. Zajebiście! Także co? Dziękuję wam za oglądanie tego jakże wspaniałego materiału z pre-alfy. Ja się w tej grze jeszcze bardziej zapoznam i nagram alfę 1. To jest pre-alfa. I sprawdzę, z czym to się je. Także... Ale spodziewajcie się dobrego odcinka jutro. Podejrzewam, że będzie lepszy niż ten. Jutro. Znając moją systematyczność, następny odcinek albo pojawi się za tydzień, albo nigdy. Jej!